nigdy rozpuszczalnej nie umiem. Nie umiem zrobić dobrze. W sensie to jest taka loteria, wiecie, jak robię w ekspresie, no to zawsze wychodzi taka jak chcę, a tutaj raz sypnę mniej, raz więcej. No. Ta zawsze musi wejść do klatki i zacząć tam hałasować, jak ja chcę nagrywać. Zawsze. Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Takim chyba trochę sobie pogadamy po prostu. Trochę wam pokażę rzeczy, poopowiadam, bo miał być vlog, ale tak jakoś stwierdziłam, że chcę do was pogadać, a we vlogu to zawsze tak szybko pokazuje się też jakieś inne rzeczy. Później wychodzi długi, a chciałabym, żeby to nie było zbyt długie właśnie. No, mamy dzisiaj wtorek, jest godzina 14:30, a jest tak ciemno, że musiałam zapalić światło, byście mnie nawet nie zobaczyli, jakbym tego światła nie zapaliła. Mam świąteczny kubek, bo się powoli wprawiam w świąteczną atmosferę. Zaczynam słuchać świątecznych piosenek, bo powiem wam, że jakoś tego, nie wiem, czułam. Jarałam się okropnie tymi świętami i w ogóle myślę, że akurat w tym okresie będziemy oczekiwać naszej córeczki, a teraz jakoś tak emocje opadły, ale mam nadzieję, że wrócą do vlogmasu. I a propos vlogmasu, to tak, mam zamiar nagrywać, chciałabym bardzo, żeby te filmy były codziennie 24, zobaczymy jak to wyjdzie, nic na siłę. Że będzie tyle tych vlogmasów pewnie z tych, że będziecie mieć co oglądać. Ja też nie chcę dawać jakichś takich filmów, tylko żeby były, bo vlogmas, bo to nie o to chodzi. No tak jak mówię, tak jak przy vlogtoberze, ja szanuję wasz czas. Też wiem, że jak to wygląda z wyświetleniami w czasie vlogmasa i wiem, że będzie ich mniej niż zazwyczaj, no dlatego, że po prostu jest o wiele więcej filmów i po prostu ciężej nad tym nadgonić, żeby to wszystko obejrzeć, jak się chce właśnie oglądać no, wszystkie vlogmasy. A tego czasu w ciągu doby jednak jest mało, no nie oszukujmy się, a z roku na rok chyba tych vlogmasów coraz więcej. No, trochę traci się na tym motywację, tak szczerze mówiąc, jak się widzi, że się stara, a później mało wyświetleń, ale no, rozumiem, jak najbardziej przykro jest, ale rozumiem. Chciałabym, żeby to był najpiękniejszy vlogmas, szczególnie właśnie przez czas oczekiwania, dużo będzie się działo, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy, no. Ale zobaczymy jeszcze. Wszystko wyjdzie w praniu. Ja was zapraszam. Jutro w ogóle jedziemy nagrywać zapowiedź i intro do vlogmasa. Jedziemy, wynajęłam takie studio. I tam jest bardzo świątecznie i właśnie tam chcę nagrać. Jak się uda, to zrobić jeszcze jakieś zdjęcia. Zobaczymy. Priorytet to to, żeby nagrać dla was intro do vlogmasu i zapowiedź, która pojawi się w przyszłym tygodniu, tak myślę, więc ja się nie mogę strasznie tego doczekać i jutra też nie mogę doczekać, więc tym bardziej ten vlogmas musi wypalić, skoro takie przygotowania do niego. Dajcie mi znać, czy planujecie oglądać. No i zapraszam do subskrybowania, jeżeli tak, żebyście nic nie pominęli. No, o Jezus, odławię się. A byłam na zakupach i w ogóle miałam taką przygodę, teraz sobie tak pogadam do was po prostu, że zgasło mi auto i nie było szans, żeby odpaliło, i to już kolejny raz jest, że tak się dzieje, i musiałam to auto zostawić pod sklepem i przyjść na piechotę do domu. Całe szczęście, że blisko to auto zostało, a nie gdzieś daleko. No. Ale tak, no nie było szans, że odpali, już próbowałam na każdy możliwy sposób. Dominik będzie reanimował auto jak przyjedzie. Właśnie przypomniało mi się, że Dominik ma mi odebrać paczkę, ja mu nie wysłałam danych do odbioru tej paczki, więc już mu wysyłam, żeby mógł odebrać. Sorki, jestem roztrzepana trochę. No, moje roztrzepanie to w ogóle nie wiem, no czy mogę zwalić to na ciążę. To jest fakt, że miałam wziąć, kupiłam lampki. Patrzcie. Widać? Widać.
Kupiłam lampki, bardzo ładne, trochę dłuższe by się przydały. Dokupię jeszcze jedne za 20 zł, ale miałam wziąć żółte. No bo my mamy tutaj żółte światło, ja lubię żółte światło, tak jest cieplej, bardziej przytulnie mi się wydaje i na takie światełka wszystkie mamy żółte, a te będą niebieskie. I albo jest opcja bo oddania ich do sklepu, albo po prostu przywiesimy je u dzieci w pokoju, jeszcze to zobaczymy. Ale chodzi o to, że te światełka ja w sklepie patrzyłam specjalnie, żeby były żółte. Specjalnie kilka razy patrzyłam, żeby one były żółte. A wzięłam białe. W sensie to niebieskie wyglądają, ale one są białe, po prostu białe. To jest białe światło. A kilka razy sprawdzałam, nie? Żeby koniecznie chciałam żółte. No, jutro jedziemy na tą sesję. Dzieciaki mają wolne w przedszkolu. To był jedyny moment, kiedy mogliśmy pojechać, bo Dominik nie ma wolnego w środę, tak jak zawsze, tylko w niedzielę, ze względu na to, że jedziemy na chrzest mojego siostrzeńca. Więc ma w niedzielę wolne zamiast jutra, a jutro ma drugą zmianę, więc mamy bardzo mało czasu, żeby to ogarnąć, ale myślę, że damy radę. Chciałam Wam pokazać, co tutaj przygotowałam dla dzieciaków do ubrania i się zastanawiam, czy to ok jest, bo miałam zamówić coś przez internet. U mnie zamawianie przez internet jest tak, że ja zwlekam, aż już nie mam czasu. No i tak było również w tym przypadku. Nie mam czasu czekać, aż mi wyślą tą przesyłkę. I nie dojdzie po prostu. Więc musiałam skorzystać z tego, co mamy stacjonarnie. Stacjonarnie dużego wyboru nie ma u nas. Więc kupiłam Jaśkowi, nie wiem czy nie pojadę jeszcze do Sinseya, bo w Sinseyu były takie fajne koszule świąteczne. Może mu kupię koszulę ze względu na to, że Klarze wybrałam taki zestaw bardziej elegancki, a Jaśkowi kupiłam bluzę. Bo nic ciekawego nie było w Pepco za 20 zł. Takie z myszką. Miki. Chciałam powiedzieć Mini, a to jest Miki. Duży chłop, więc duża bluza. Ale nie wiem właśnie, czy nie pojadę po koszulę, ale no fajna jest ta bluza, podoba mi się, na pewno się nie zmarnuje, będzie chodził w niej. Tylko, że właśnie Klarusi za to kupiłam taką spódniczkę, do której będzie miała białą koszulkę i ona prezentuje się następująco. Jest również z Pepco, ona kosztowała 30 zł. Bardzo mi się podoba, jest fajna, przyda się nie tylko na sesję, ale też tak po prostu na co dzień myślę, że będzie bardzo fajna, ale i na święta właśnie do jakiejś albo białej koszulki, albo koszuli. O, siostra mi napisała, że ma zieloną koszulę w kratę, ale nie będzie mi pasowała zielona dla Jasia. Do tego rajstopki, one się tak świecą, ale ja nie wiem, czy wy to zobaczycie. Delikatnie się świecą za 12 zł. Tak, za 12 zł. No, 98-104, bo kolejny rozmiar to było 110-116. Nie wiem, czy nie powinnam jej większych zdjąć, ale dobra, zobaczymy. I takie różki, nie wiem, czy to dla mnie, czy to dla niej. Może i dla mnie, i dla niej, bo ja nic nie będę miała świątecznego. Czy to wejdzie mi na głowę? Chyba tak, tylko musiałam to ściągnąć. Ja nie mam nic świątecznego, bo nic się nie mieszczę. Stwierdziłam, że nie będę przecież kupowała, więc specjalnie teraz. Więc tylko na ten grudzień, bo za rok już by było na mnie to za duże. Więc brzuszek oczywiście. Mam nadzieję, że będzie za dużo za rok. Mam nic świątecznego, będę miała tylko biały sweterek na sobie. Kupiłam sobie takie skarpety świąteczne, żeby tam do zdjęć założyć. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc to jest dla Klary, tak jak mówiłam. I wydaje mi się, że nie wiem, czy Jasiek będzie pasował, czy nie lepiej właśnie mu koszulę kupić. No i jeszcze dla Klary wzięłam z Low Surprise za 15 zł taką koszulkę. Ona ma teraz fazę na Low Surprise, więc jej wzięłam, żeby dziecko było szczęśliwe i ucieszone. Więc no nie wiem, zastanowię się jeszcze, jak to rozwiązać z tym Jasiem. Oni będą na czerwono oboje. Domin ma też świąteczny sweterek, ale stwierdziłam, że taki czerwono-biały, ale stwierdziłam, że może lepiej, żeby on też ubrał biały sweter, tak jak ja. Ewentualnie weźmie ze sobą ten czerwony i zobaczymy po prostu w praniu, jak to wyjdzie. No więc tak, Vlogmas będzie, przygotowania trwają. Bardzo, bardzo, bardzo
się nie mogę doczekać. Nie czuję jeszcze tego tak jak wszyscy naokoło, chociaż myślałam, że tak będzie, bo czułam wcześniej i nawet włączam sobie tą świąteczną muzykę i tak jakoś nie wiem, nie mam jeszcze parcia na dekorowanie mieszkania. Może po prostu dlatego, że mam teraz inne rzeczy na głowie, chociażby przyszło do mnie ostatnio łóżeczko, jest przepiękne to łóżeczko. Będziemy je składać razem na vlogmasie, specjalnie czekam, żeby je złożyć. Ładne panuczki w ogóle. I się śmieję, zaraz wam pokażę je dokładnie. Się śmieję, że teraz tylko czekam na baby shower. Aż ktoś mi zrobi, bo są takie różowiutkie. I tutaj na tym paznokciu pisze It's a girl, a tutaj są stópki. Więc halo, halo, czekam na mój baby shower, kto mi zrobi. Śmieję się i mówię do Domina, że on mi musi zrobić. Wysłałam mu wszystkie inspiracje i tak dalej, on mówi, że nie zrobi, bo on się nie zna. I nie wiem, czy kłamie, bo to ma być niespodzianka, czy naprawdę nie zrobi. Się rozgadałam tutaj do was. Trochę o czymś innym miałam z wami mówić, a wyszło inaczej. Ale tak fajnie sobie z wami pogadałam. Chciałam właśnie powiedzieć o tym vlogmasie. Dajcie mi znać, czy ja to już powiedziałam, czy nie. Bo już ja kompletnie nie pamiętam. Możemy znowu zwalić to na ciążę. Dajcie mi znać, kogo oglądacie. No ja mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej tych vlogmasów oglądać, ale też wiecie, jak ja nagrywam, to będę się starała dla was nagrywać i nie będę miała takiego czasu zbyt dużo. A jeżeli ktoś nie widział moich vlogmasów z tamtego roku i jest nowy na przykład na tym kanale i nie wie, gdzie są te vlogmasy, no to one są na moim drugim koncie, dlatego że akurat rok temu właśnie przyszłam na to drugie konto, żeby nagrywać dla was vlogmasy z możliwością komentarzy, bo tutaj tych komentarzy nie było. Więc jeżeli chcecie vlogmas oglądać, to zapraszam was, macie link w opisie z tamtego roku. Macie link w opisie, możecie zobaczyć, jak to u nas wyglądało rok temu. Właśnie, od tygodnia już prawie trwa Black Week, a zaraz będzie Black Friday i w ogóle to wszystko, w ogóle dużo rzeczy widzę, że promocja zaczyna się też w czwartek. I ja się już pogubiłam, co ja chcę kupić. Obserwuję sobie oczywiście wcześniej te promocje i tak dalej, żeby, znaczy te ceny, żeby zobaczyć, wiecie, czy coś nie wzrosło, a później cena. Najpierw podnoszą cenę, żeby zaraz ją obniżyć, a ja sobie to obserwuję, widzę ile co kosztuje, ale ja potrzebuję tak dużo rzeczy teraz kupić, szczególnie dla naszej malutki jeszcze w brzuszku. Po prostu już się gubię, bo potrzebuję tak wielu rzeczy i jestem zestresowana tym, bo chciałabym załatwić jak najwięcej tych rzeczy na Black Friday, no bo już pewnie do końca mojej ciąży promocji żadnych nie będzie, bo w grudniu to wiadomo, nie opłaca się raczej robić promocji, tak mi się wydaje, na te rzeczy dzidziusiowe. Zresztą dużo osób też, które obserwuje jakieś sklepy dla dzieci, mówią, że będą podnosić ceny, a nie obniżać, ze względu na to, że no teraz wszystko do góry idzie, koszty utrzymania działalności też idą do góry, więc oni muszą również podnosić ceny. Producenci podnoszą ceny, no i sklepy też muszą podnosić ceny, więc tak to wygląda. Więc chciałabym się zaopatrzyć. Miałam nagrywać wyprawkę w... teraz, w listopadzie chciałam dla was nagrać tą wyprawkę, ale no nie mam jeszcze wielu rzeczy, więc nie ma sensu, tak wiecie, nagrywać i wam pokazywać, co bym chciała kupić, tylko po prostu już w grudniu usiądę, nagram i dodam w styczniu. Chciałabym też właśnie tak, żebyście w styczniu mieli jednak co oglądać, jak ja pójdę rodzić. Więc będzie ta wyprawka w styczniu, będą jakieś tam inne jeszcze rzeczy, takie bardziej siedzące, gadane do was, a później pojawi się no, już filmy takie dzidziusiowe. Chciałam z wami w tym filmiku właśnie pogadać na ten temat, ale widzę, że już to chyba za długo ten filmik trwa, że za długo sobie tutaj jednak z wami gadam. Chciałam pogadać o tym, jak będzie wyglądał mój YouTube później, po porodzie, ale odłożymy sobie to na inny czas, bo nie chciałabym, żeby ten filmik trwał za długo, więc macie tutaj taki totalny miszmasz. Wybaczcie. Mam nadzieję, że ten film się w ogóle pojawi. Chciałam sobie z wami pogadać, tak mi tego brakuje po prostu. Mam nadzieję, że będziecie ze mną
we Vlogmasie, że spędzimy cudownie ten czas wspólnie, że to będzie piękny, magiczny czas, że nic się złego nie będzie działo, w sensie złego, że nie będę musiała trafić do szpitala, bo ja już mam traumę po moim pierwszym porodzie, bo z Jasiem ja teraz jestem w takim okresie, że ja już z Jasiem leżałam w szpitalu. Tak, jeszcze jest 33 tydzień. Więc ja z Jasiem już leżałam w szpitalu, już coś mi się zaczynało dziać, już mi się skracała szyjska, miałam skurcze, przewozili mnie karetką do drugiego szpitala, żeby w razie czego móc szybko zadziałać, więc ja po prostu po tych wydarzeniach mam traumę. I tak się boję, żeby wszystko, wiecie, skończyło się dobrze, tak jak z Klarcią do samego końca. No tam miałam ciśnienie ciężowe, ale jednak ją urodziłam w 39 tygodniu, a nie w 36, tak jak Jaś. No, więc to tyle. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie. Zostawcie komentarz, czy będziecie ze mną w trakcie tego vlogmasu. Mam nadzieję, że tak. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Ja idę pić moją kawkę, która już wystygła. Myślałam, że wypiję z Wami, ale no jak tu gadać i pić?